Witam państwa serdecznie w trzeciej części Saloniku Politycznego, w którym razem z Agatonem Kozińskim i Łukaszem Warzechą zastanawiamy się nad walką z epidemią, przyszłością lockdownów. Podsumowując, Łukasz Warzecha zgodził się ze mną, że jeżeli dojdzie do masowego nieposłuszeństwa wobec restrykcji epidemiologicznych, to jedynym ratunkiem dla rządu byłoby najpierw uciec do przodu i samemu odpuścić. Agaton twierdzi, że w takim razie rząd powinien pójść na ostro i wprowadzić, użyć narzędzi stanu klęski żywiołowej, który należałoby jednak wprowadzić, ale ma nadzieję, że do tego nie dojdzie. I tutaj, panowie, chcę zamknąć ten wątek, bo mamy naprawdę ważną i ciekawą rzecz do omówienia, znaczy równie ważną i bardzo ciekawą rzecz do omówienia, tylko problem taki, że trochę trudno omawiać, jak się nie wie, o co chodzi, a ja na przykład nie wiem, o co chodzi. Myślę o Krajowej Radzie Sądownictwa. No jedyne logiczne wyjaśnienie tego, co się stało, to wersja taka, że sędzia Mazur chciał członkom Krajowej Rady Sądownictwa obciąć możliwość, nie bójmy się tego słowa, dojenia pieniędzy, które im się de facto nie należą. No, należą się formalnie za urządzanie, za dodatkowe spotkania, ale się nie należą, bo obecnie te dodatkowe spotkania odbywają się i tak przez, tak jak my tutaj rozmawiamy, przez Skype'a czy przez inny komunikator. I w związku z tym nie wiążą się z fatygą, którą trzeba wynagradzać dietami, a poza tym są wątpliwości, czy rzeczywiście są potrzebne. Być może jest jakaś inna wersja tego, co się stało w KRS-ie, to znaczy to, że w tajnym głosowaniu odwołano przewodniczącego Mazura i rzecznika prasowego sędziego Mitera. Jeżeli któryś z panów ma inne wyjaśnienie, to proszę zgłoście, a jeżeli któryś w ogóle coś rozumie, co się tam dzieje, to też proszę, żeby zabrał głos i wyjaśnił to mnie i widzom. Otóż ja nie mam tutaj jakichś informacji insajderskich, natomiast wydaje mi się, że tu jednak chodzi o coś więcej, to znaczy już są, to o czym ja wspomniałem wcześniej, sygnały pewnego niezadowolenia ze strony Pałacu Prezydenckiego, no bo górę bierze ta frakcja największych radykałów w Krajowej Radzie Sądownictwa. To się panu prezydentowi pewnie nie podoba. No i tu jest pytanie, co on może z tym zrobić i czy na przykład może się odegrać w którymś momencie poprzez swoje stanowisko w sprawie jakiegoś projektu. Ja wspomniałem tutaj o tym, że na przykład może to być, jeżeli oczywiście przejdzie przez Sejm, projekt mandatowy, chociażby. Zobaczymy, rzecz jasna, jak to będzie wyglądało. Natomiast jest to ciekawe. Przepraszam, że przerwę ci. No to jeżeli traktować weta prezydenckie jako odgrywanie się, no to mieliśmy weto, no ważne jednak i to chyba właśnie w tym tygodniu, ważne dla prawa, bardzo ważne dla Zjednoczonej Prawicy, zawetowanie ustawy o działach administracji publicznej, która przecież była takim klepnięciem wewnętrznego kompromisu w Zjednoczonej Prawicy w tej wojnie międzyfrakcyjnej. I prezydent to zawetował. A to jest akurat też ciekawy temat, dlatego że to jest przyczynek do dyskusji, której tu pewnie nie odbędziemy już, o samym panu prezydencie i o tym, jak on sobie radzi w drugiej kadencji. Ja powiem tylko bardzo krótko to, co napisałem w kilku miejscach, że to jest jednak porażka pana prezydenta, ponieważ zabrał się poprzez to weto za uczestniczenie, no nie pierwszy raz oczywiście, w wojnie wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, tymczasem w sprawach, które są naprawdę ważne dla państwa, mam na myśli chociażby właśnie politykę lockdownową czy narastające zniecierpliwienie wśród przedsiębiorców, pana prezydenta po prostu nie ma. No więc to moim zdaniem po pierwsze powinno ostudzić wszystkich tych, którzy twierdzili, że pan prezydent w drugiej kadencji to będzie śmiele, aktywnie i tak dalej, i tak dalej. Nie widać oznak tego. No i jednak jest to smutne, że tam, gdzie chodzi o państwo i chodzi o obywateli, pan prezydent nie ma nic do powiedzenia, ale za to potrafi kolejne weto założyć do ustawy, która ma znaczenie wyłącznie dla wewnętrznych walk w obozie politycznym, z którego się wywodzi. A ja tam się wcale nie dziwię panu prezydentowi, że jak kiedyś Donald Tusk, bo to on opracował tę metodę, chce się kojarzyć tylko z dobrymi wiadomościami i akurat z lockdownami się kojarzyć nie chce, dlatego w tej dyskusji w ogóle nie występuje. Ale co z tym KRS-em? To pytanie kieruję do Agatona. Co tam się dzieje właściwie? No to jest słowa prezydenta. Z jakimi dobrymi decyzjami prezydent się kojarzy? Oprócz 500+. No 500+, tak, a potem
przyznam się szczerze, że tak kompletnie bezobjawowo. Nie, no dobrze, chodzi mi o to, że nie kojarzy się na pewno z walką z epidemią, z lockdownem, bo się rzeczywiście prezydent ciężko pracował na to, żeby się kojarzyć z jazdą na nartach i to rzeczywiście wyszło mu nieźle. A natomiast wracając do KRS-u, też nie mam zamiaru udawać eksperta od życia wewnętrznego tejże szanownej instytucji kluczowej dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, bo to jest już kompletnie hermetycznie. Natomiast szukając ogólnej zasady, pamiętajmy, że to jest nowy KRS, jak opozycja mówi, neo-KRS, instytucja w dużej mierze przebudowana i stworzona od początku, w dodatku przebudowana w warunkach iście rewolucyjnego czynu, przecież reformy sądownictwa wprowadzane w pierwszej kadencji, tam w latach 16-17, kiedy w KRS były reformowane, to miały w sobie ducha rewolucyjnego rozbijania starych struktur, buszenia z kilofami na ancien régime i budowania w pośpiechu własnych instytucji. I to zdaje się, że dochodzimy właśnie do kolejnego etapu tejże rewolucji, czyli rewolucja zaczyna zjadać własnych ojców założycieli, no bo przecież pan Mitter był jedną z najzimniejszych twarzy ówczesnej rewolucji sędziowskiej. Jeżeli człowiek, który doprowadził do tego, że oni wszyscy, mówiąc najbardziej cynicznie, mogli brać po dwie diety za jedno, a szerzej być po prostu członkami KRS-u, a za poprzedniego zdania nie mogli być. I teraz ludzie, którzy tak wiele mu zawdzięczają, głosują przeciwko niemu i go usuwają. To znaczy, że naprawdę klasyczny mechanizm ewolucyjny, gdy rewolucja zaczyna zjadać własne dzieci. Tyle, że następnym etapem ewolucji jest kontrrewolucja, czy restauracja raczej. Czyli teraz należy się spodziewać, że będziemy powoli wchodzili w fazę restauracyjną. I pytanie, co oznacza restauracja? Że jednak pan Mitter wróci, czy może jednak wrócą ci ludzie, których pan Mitter i jego koledzy z rządu i z obozu władzy tak konsekwentnie i determinacją usuwali? Restauracje są w tej chwili zakazane, natomiast gwoli ścisłości tylko... Lockdownami, cała prawda. Przepraszam tylko za tę poprawkę, ale to pan sędzia nazywa się Mittera. Mitter to taki bloger, który też tam czasami troszeczkę namieszał. Wróćmy jeszcze, bo to jest dla mnie rzecz kluczowa, o czym Agaton powiedział. No właśnie, mówimy o ciele, które jest symbolem reformy sądownictwa, która ta reforma sądownictwa no, była kluczową sprawą dla PiS-u i powiedzmy to, co się dzieje w KRS-ie troszkę już bardzo utrudnia wiarę w to, że ta reforma się udaje. Zwróćmy uwagę, że w tej walce frakcyjnej, w której mówimy tak, mamy dwie frakcje, z której ziobryści mówią, Morawiecki sobie kompletnie nie radzi, na przykład dowodem walka z epidemią, a Morawieczycy mówią, Ziobro sobie kompletnie nie radzi, czego dowodem jest reforma sądownictwa. I najgorsze to, że wydaje się, że jedni i drudzy mają rację. Co w tej sytuacji z dalszym reformowaniem sądów, które chyba jest niezbędne, zwłaszcza teraz w czasie lockdownu? Wydaje się, że nie ma na razie jakiejś jasnej drogi, chociaż zapowiedzi nawet Jarosława Kaczyńskiego były przecież, że zostanie dokończona reforma sądów. Tylko pytanie jest, jaki w tej chwili potencjał ma Zjednoczona Prawica, żeby się pakować w kolejne problemy. Ja tu widzę dwie możliwe drogi. Jedna to jest taka, i chyba ona jest typowa dla Jarosława Kaczyńskiego, i to jest droga, którą można ująć frazą, mamy 50 problemów, to zróbmy 51 jeszcze większy, to jakoś to będzie dalej. Prawda? To ludzie zapomną o tych 50. Tak, więc rozwiązywanie problemów poprzez kreowanie nowych, więc to może tak być. Ale z drugiej strony ja nie mam żadnych wątpliwości, że w drugiej kadencji swoich rządów Zjednoczona Prawica bardzo ugrzęzła. Ugrzęzła oczywiście również przez epidemię pewnie, gdyby jej nie było, no to sytuacja byłaby znacznie lepsza. Ale przede wszystkim ten problem wewnętrzny, który się pojawił, który był zawsze, ale pojawił się bardzo mocno przy okazji terminu wyborów prezydenckich i potem się pojawiał już kilkakrotnie, teraz znów się pojawia. Kwestia mandatów to była następna taka sytuacja, czyli głos Gowina tutaj. Więc nie, tylko chcę powiedzieć, że żeby się zająć dalej reformą sądownictwa, to trzeba by mieć jednak mnóstwo pary. Ja mam wrażenie, że tej pary w Zjednoczonej Prawicy w tej chwili kompletnie nie ma. Ostatnia minuta, puenta dla Agatona.
Pytanie, w jakim, jak PiS chce wygrać wybory w 2023 roku, bo dzisiaj widać dwie ścieżki. Ścieżkę, powiedzmy, pozytywną, czyli pandemia udaje się w pół roku stłamsić, następuje odbicie gospodarcze i PiS na tej, znowu na tej fali gospodarczej pozwalającej podnosić pensję minimalną, pensję średnią, dawać 15, 16 emerytury, 500 plus zamienić 700 plus, czy cokolwiek wykorzystanie pieniędzy na takiej pozytywnej fali i iść po wybory. I jakby ta pozytywną falę udało się w jakiś wykreować, to pewnie mieliby duże szanse i wtedy nawet mogliby sobie pozwolić na jakąś dalej idącą reformę sądownictwa, no albo drugi scenariusz uruchomiony strajkiem kobiet, czyli gra właśnie akcja desperacja, nie mamy już absolutnie nic, żadnego pozytywnego przekroju, w związku z tym gramy na ostry podział światopoglądowy, uruchamiamy strajki kobiet, żeby się zintegrować przeciwko nim nasz elektorat i wtedy mamy, no to oczywiście powstaje Trybunał Konstytucyjny, wreszcie pokazuje nam to swoje rozporządzenie dotyczące kompromisu aborcyjnego, interpretacji i rozpoczyna się bardzo ostra wojna kulturowo-światowoglądowa w Polsce. Ja już boję się pomyśleć to rozwiązanie. Jak na Zachodzie. No to zostawiamy Państwa z tą alternatywą. W takim razie bardzo Panom serdecznie dziękuję. Agaton Koziński, Łukasz Warzecha byli gośćmi dzisiejszego Saloniku. Do zobaczenia, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że w jakichś lepszych nieco humorach za tydzień. We'll be right back.